Ja nic o tym nie wiem. Bo ciebie nie bierzemy. Ale jak? A kto to? Ty nigdzie nie jedziesz. Kto to poprowadzi? Do roboty. Nie, nie robił. Do roboty. Ja już mam wolne. Do roboty. Nie robił. Pierdziele. A gdzie to jedzie poważnie? Do Będzina, na Przemrze. Zupełnie poważnie. To przesiedliśmy się składów na skutery wodne. Czekaj, do jakiejś trzeba wejść zrobić. Przestań tak na żywioł idziemy. Wejście będziesz robił. Co to jest? Zabieramy skutery. I lecimy. I lecimy. Do Tczewa. Tam do góry. W sensie nie do góry do nieba, tylko do góry Polski. Konkretnie pierwszy postój Tczew, tak? Tczew, tak. W Tczewie robimy sobie fajny nocleg. Bardzo fajny. I startujemy w piątek. Kto będzie tam spał, ten będzie spał, nie? Tczew na pewno nie będzie spał, skoro my tam będziemy. Później lecimy Malbork, później Ewelbląg uśpimy, także że oglądajcie fakty. Fakty po faktach też. No i co? Później atakujemy Bałtyk i do Gdańska. A może i Hel przy dobrych warunkach. Zobaczymy, co będzie się działo na morzu. Pogoda jak zwykle nam się zapowiada rewelacyjna, więc jest szansa, że w końcu będą fajne warunki. Bo w zeszłym roku jak byliśmy, o, Marcin to się był czai, storm ten... srogi. Tapokiem Marcin, a ty na nogach idziesz? Tak. Także, że ekipa jedzie bardzo dobra, jeszcze czekamy na Mareckiego i na Grzesia. Oczywiście, jak zawsze, punktualnie chłopaki są. Słoma dzwonił, Słoma już uciekł z domu. Widzimy Rafa... się z chłopakami w centralnej Polsce, tak, jeszcze zbieramy ich tam po drodze. Za Kutnem się spotykamy, 7 skuterów, 9 chłopaków nas jedzie, cała fajna ekipa. Wymyśliliśmy sobie taką trasę, pierwszy raz ją robimy. Tak, a pętla Żuławska to jest, słuchajcie, około 300 km. 320 nawet. Około mniej więcej. No. Petarda, kilka śluz, zarąbiste widoki, będziemy płynąć koło Malborka, koło zamku. Dwa nagie miecze podobno mają być. Ale nagie? Nagie. Ściągniemy spodnie. Czekaj, bo na 7 jedzie. No, na więcej nie starczyło budżetu. Oglądajcie nas, ten film naprawdę będzie... Lajkować tam. Na pewno ten film będzie bardzo fajny, dokokszony, dużo fajnej akcji, dużo gadki, dużo relacji z tego, co się będzie działo. I widzimy się za chwilę w aucie. Nara! Dzień dobry, reżyser jest. Siemaneczko. Ej, z tym p***im skuterem to tam daleko. Normalne to będzie. Siema. Siema, braty. Siema. Leśko. Siema, k***a. Ej, Bibka. Polać ci? Tam. Trochę popływać. Albo i nie. Albo i nie. Nagrywa? Która kamera mnie bierze? Wszystkie. Kurde, nic nie widzę. Piękna pogoda dzisiaj, piąteczek mamy, godzinka 9:14. Piękni panowie. Tak jest, sami piękni panowie. Jeszcze jeden piękny został w hotelu, ale zaraz przyjdzie. Kończy się pakować. No i co, startujemy powoli. Jedziemy na slip, będziemy się slipować. Sprzętami chwilę nam zejdzie, bo mamy tego 7 sztuk. Część na lawetach, część na przyczepkach, także chwilę nam zejdzie. No i co, i startujemy dzisiaj. Lecimy sobie Wisłą w dół, w stronę południa. Potem sobie wpłyniemy, tak? Dobrze mówię? Południa. Nie tak, północy, dobrze tylko południa. Nie mnie speszyłeś. Potem wpływamy sobie na rzekę Nogat bodajże, o ile dobrze pamiętam.
lecimy w stronę Malborka, tam sobie zrobimy jakiś postój na obiadek, no i lecimy później dalej do Elbląga, no i tam mamy nocleg i kolejny wieczór pełen wrażeń. Wieczór jak wieczór, poranek pełen wrażeń. W piątek zaczynamy pierwszy etap naszej wyprawy. Zaraz po skutery na Wisłę i na Malbork. Jak nastawienie, jak humorek? Bywało lepiej, ale już wracam do siebie, także że kebab mnie zniszczył. Niedobry kebab był. Jesteśmy już na pierwszej miejscóweczce, slipujemy się. Marek już cofa sprzęcikiem. No i co, czekamy na resztę chłopaków. Zaraz też dojadą, bo się oczywiście gdzieś pogubili, bo wrzucaliśmy na grupę parę pinesek z różnymi miejscami po trasie, oczywiście naklikali nie to co trzeba i się pobłądzili, a tymczasem slipujemy. To co, Pawełku? To co, młody? Ja już mogę odłożyć telefon? Możesz odłożyć. Zaczynasz działać? Tak, już działamy. Honestly, I don't know who the fuck to trust, my friend or my foe. I'm a ex, bro, yeah, give me that girl. I remember back when I was young, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at all this, silly, I'm bad. Wszystkie na wodzie, zaraz rozpoczyna się przygoda. Ahoj, przygodo! Co się stało? Mamy pierwszą przygodę, najprawdopodobniej coś ściągnęło w Wering. Spłynęliśmy sobie właśnie z Wisełki. Tutaj ją macie, zobaczcie. Gwiazdy internetu! No przecież dacie radę, no! No a wracając do tematu, to tu mamy Wisełkę. Tam mamy Wisełkę, tam jest południe, tam jest północ, a my wpływamy w Nogat. Kurde. Dzwonimy po policję, czy się dogadamy? Bo noża mam. No pokaż, spróbuj. No spróbujemy. Pokażę. Dawaj. Weź bądź teraz tym influencerem, kręć tu. Zaś się muszę rozpakować. Dajcie go jeszcze trochę. Teraz Misiek wyciąga narzędzia do skrobanki. Bo to jest gdzieś tu, co nie? To? To teraz jest do wyjęcia paty ginu. A co, chcesz go podpalić? Gdzie jesteście? My jesteśmy... Ja to nie wiem, ja to pływałem za nimi. U Krzyżaków. Przyjechaliśmy sprawdzić, że na Giemiecze. Ale tu jest 7 nagich. Czekamy za obiadem. Czekamy nagich, za obiadem w Malborku. Nagich i sztywnych mieczy 7 jest do wzięcia. Ale welka. Daj zapalniczkę, podświecę. Okay. My już po obiadku w Malborku startujemy dalej, lecimy do Elbląga. Siedzieliśmy sobie w knajpce pięknej z widokiem. Zobaczcie, co tam się dzieje. Petarda. Malbork, zamek w Malborku. Musiał odpalić. Taka cisza była, spokój. Musiał odpalić. Tankujemy skutery, żeby na spokojnie sobie jeszcze może na zatokę wypłynąć. Jak, Misiek? No gotowy, już nie mogłem się doczekać. Zjedzone, pojedzone, ciśniemy dalej. Słoma też już pełen emocji. Tak jest. A jeszcze teraz kolejny fajny wieczór w naszym doborowym towarzystwie wspólnym w Tczewie, znaczy w Tczewie, w Tczewie już byliśmy, w Elblągu. I będzie znowu fajna zabawa, znowu troszeczkę opowieści przy
przy jakiejś tam fajnej szklaneczce i bawimy się, płyniemy dalej. No. A tymczasem to jeszcze chwilę poświrujemy przy zamku w Elblągu. W Malborku. Jesteśmy tutaj w drodze na śluzę Michałowo. Tam się spotkamy z chłopakami na kolejny etap. I zobaczcie, jaka jest trasa. No trochę tutaj walczyliśmy. Sprzęcik już czeka na start. Tutaj jesteśmy na śluzie. Chłopaki przypłyną właśnie stąd. Także czekamy na nich. Zaraz ich przywitamy i z ziemi, i z powietrza. I lecimy dalej. Tutaj już mamy pierwszego delikwenta. Mamy zawieszonego drona. I wszystko będzie perfekcyjnie nagrane z góry. Może nie za wiele widać. They say you ain't about it. Tell them that you finna make it, but they doubt it. But God did it. But you rose like a flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know, but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. 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 I got the drive, the bus, the truck, the gas is stuck. I ain't the one to rely on the luck. I put in work and then he show up. I know it's fake, that's in the reps. Ain't no regrets, I do too much. It ain't me if you saying I stunt. He calling the plays and I do what he want. This ain't a front, glory to G-O-D. It's what you could do with a mustard seed. It's what you could do when you start to believe. Take fear and you cast it inside of the sea. 100% out of me, cause he gave it all on the tee when he let it be. So what is you saying to me? You just insecure about the love that turned me to a beast. I take a step and I ain't turning back. He made me first cause I know that I'm last. I ain't got time for no thing in the past. Run from it first and then I react. Hands off me, don't hold me. Get it jumping like a trampoline. All truth ain't no trolling. We ain't good hands, no folding. Sztuczna wyspa na Zalewie Wiślanym przed nami. To jest pozostałość po przekop bliżej Wiślanej właśnie. But you rose like a flower. Tell me what it's like to live with superpowers. I don't know but I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I just know that I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. I'ma get it. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy w Elblągu. Tak jest, Jacht Club Elbląg, witamy. A gdzie chleb i sól, ja się pytam. Tak, raczej Jack i Cola. O kurde, super było, naprawdę. Dzięki też pogodzie, ale nie spodziewałem się, że to jest taka odległość. Masakra, zajebiście. A zmęczenie? Nie, pozytywne. Trochę plecy, no ale ja jestem kontuzjowany lekko, tak, ale... nie te lata. To nie te lata. Wiesz, 25 lat to jeszcze jest taki straszny wiek. Zaraz się zregenerujemy, Marek mi naleje syropu i lecimy dalej z koksem. Dzisiaj się trochę odlał,
to jest tu, za rączkę, no. Ale to dajcie mi łańcuch. A few moments later. Dzień dobry. Fajnie, że tu ostatni dzień już. Dzień drugi walki. Podjęty. Rozpoczynamy kolejny dzień, sobota dzisiaj. Mamy godzinę 10.27, jesteśmy już po śniadanku ogarnięci. Elbląg nas niestety nie zaskoczył wieczorową porą. Szału nie było. Jeszcze knajpa, do której poszliśmy sobie na kolację. 2 godziny czekaliśmy na kolację. Tragedia po prostu, nawet ponad. Masakra. No ale cóż, czasem tak bywa. Dzisiaj lecimy sobie dalej. Startujemy właśnie z Elbląga, wypłyniemy sobie tutaj na kanały, przepłyniemy sobie na Wisłę, później wypłyniemy w Bałtyk koło Foczek. Wrócimy na Martwą Wisłę do Gdańska. W Gdańsku myślę, że jakiś obiadek. No i co, później w stronę Westerplatte wypłyniemy sobie w morze i zobaczymy, jak tam warunki pozwolą. Plan jest taki, żebyśmy gdzieś tam nawet trochę dalej w to morze wypłynęli, ale w zeszłym roku nam się nie udało. Tam było około 6 czy 7 stopni w skali Beauforta. To była tragedia na skuterach. Fajnie, wiadomo, tylko że dalekość nie dało wypłynąć, nie było takiej opcji. Natomiast w tym roku plan mamy taki, żeby gdzieś jednak trochę dalej popłynąć. Zobaczymy, jak nam warunki pozwolą. Pogoda dzisiaj nie aż tak super jak wczoraj, ale dalej jest ciepło, także w krótkich rękawkach fajnie płyniemy. Czekamy na resztę chłopaków. Skutery rozpinamy, potankowane już i odjeżdżamy. Gdańska, chłopaki tak jak widać już czekają, my parkujemy, zaraz zobaczymy, co mają do powiedzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy, witamy. My już w Gdańsku. Opierdzieliliśmy morze, wypłynęliśmy sobie Wisłą w morze. Okazało się, że była piękna pogoda, zero fali, a potem tak popłynęliśmy sobie na zobaczyć przycumowane statki czekające do wpłynięcia do Kei. Możecie to za chwilę zobaczyć na filmie. Petarda, jakie to jest ogromne, to jest coś niesamowitego, jak się stoi pod tym, nie? Kurde, robi wrażenie. Ściana taka, tacy byliśmy w tym. No, coś niesamowitego. Za chwilę to zobaczycie. Się wywali. Cały jesteś? Wcześniej go na fali wybiło, kręgosłup se obił, teraz się wypierdzielił. Ten no wyjazd, i Słoma se przypilnował wyjazd swoich kontenerów na statku. Tak, nie? Tak. Słoma, jak z kontenerami? Wszystko sprawdzone. Tak, wracamy na słowo. Tak jest. Sprawdzone, obszlone. Gotowe do clenia. Teraz. Gotowe do clenia, przygotowane. Wszystko sprawdzone, wszystkie dobrze tłumki pozapinane. Jest okej. Nic nie spadło, aż dziwne. Idziemy coś zjeść, potankujemy sobie jeszcze skutery. No i co, i wypłyniemy chyba jeszcze, tak, nie? Popłyniemy sobie w stronę tam, co pod, Gdynia. Do torpedowni, zobaczymy, jak nam paliwa wystarczy jeszcze. Tak? Myślę, że teraz jak zatankujemy, to powinno teraz nam sprawdzisz sobie tam, jak tam to idzie. Jest kilometrów. Ta torpedownia to był cel nasz na zeszły rok. Tak, ale niestety no, warunki były podbiły takie, że się nie udało tego zrobić. Ale w tym roku jest szansa, tak? że to zrobimy, nie? Teraz piękna pogoda, tankujemy sprzęty, coś wrzucimy na ząb i lecimy dalej. I widzimy się za chwilę. Tak jest. Tak.
atakujemy torpedownię. Oglądajcie. Gdzie to jest? Więc oglądajcie. Jesteśmy na miejscu, chciałem szybciutko lecieć do toalety. Byliśmy pod torpedownią, aż tam za Gdynią. Teraz jeszcze Motława. Jak Bałtyk na początku był spokojny, to teraz nam da popalić, bo naprawdę były już fajne fale. Zmęczeni, pozytywnie zmęczeni. Instalujemy się na kei i jakieś może zasłużone w końcu zimne piwko przed nami. To ile dzisiaj kilosów zrobiliście tak na oko? Dzisiaj ciężko powiedzieć, ale myślę koło stówki. Albo lepiej, ze 150 km na pewno. A morzem z tego ile? Morzem na pewno około 70. Rafał zmęczony? Zmęczony, ale zadowolony. Popływałem jeszcze w syfie, w kanale, w Motławie. Było fajnie. To co teraz? Teraz muszę się zdezynfekować. Po tej kąpieli właśnie. Kamera idzie, czekaj. Dzień dobry, pływacy. Dzień dobry. Jak było? Dotarli. Męcząco. Taki, że nie, myślę, że żartujecie. Nie, nie żartujecie. Duża fala była. Chłopaki jak wypłynęli w morze na początku, co Wisłą wypłynęliśmy, to jak zobaczyli tą tafelkę, to byli żądni tego, żeby się coś działo. Gdzie to morze? Gdzie są morze fale? Odezwało. Gdzie są fale? Tak, może to usłyszało. Fale były naprawdę konkretne. Fruwanie w powietrzu. Czeka na większe fale. Co to było? Ludzie. Tak, jakbym Janusz uczył. Młody, patrz. Co tam? Odkręca się. No to jesteś silniejszy ode mnie. A zobacz, też ci coś pokażę. To jest ta różnica wieku. No dokładnie, bo w tym wieku się jeszcze tak dużo konia nie wali. W ostatniej chwili. O kur... W ostatniej chwili. A jak ty to złapałeś w takim razie? No w ostatniej chwili. Ty się ma refleks, a nie. To, że jest stary, to nie znaczy, że refleksu nie ma. Taki kozak jest, tak? Maleckiego jak tam wywaliło, to poleciał już tak, że skuter go nakrył i spadł z niego. Damianku, czekoladki? Kawałeczek. The next day. Dzień dobry. Kolejny dzień. Płyniemy. Który to już dzień? Już się zgubiłem. Płyniemy z powrotem do Szczewa, tam się wyciągamy i niestety koniec naszej przygody. Chłopakom się tak bardzo spodobało, że stwierdzili, że zostają do środy. Tak. Ale mnie dobrze. Do domu puścicie? Nie. Ale słuchaj, do mamy już dzwoniliśmy, że zostajesz. Tak? A do dziewczyny? A ona zrozumie. Do dziewczyny się przecież, boimy. Przecież jakąś tu znajdziesz. Dzień dobry. Wracajmy już do domu, ja już nie mam siły. Trzymają cię na siłę? Trzymają mnie na siłę. Jak? Nie pozwalają ją jeżeli mi jesteś, jeżeli zostałeś porwany, machnij dwa razy prawą ręką. A co tu pan szpera przy tym samochodzie? Do widzenia. Chciałem się utożsamić tą ekipą, która tu jest, bo bardzo mi się podobają ich wyprawy. Nawet sobie taką samą koszulkę zrobiłem, może mnie przyjmą do ekipy. Aha, no to nic tylko próbować, nie? Tak. Ten tam już drugi dzień kradnie paliwo. Co? Drugi dzień już kradnie paliwo. Ten chodzi no. I ściąga. No. Wczoraj go w tym samym miejscu spotkałem. Na szyję. Grzesiek. Jak ten. Kluczę, żeby mu nie wypadł. Jak mu było tego? 70 cent. Pozdrowionka. Ma się ten drip. Wracam z aparta. Apart Gdańsk.
tak sytuacja elegancko. Dopłynęliśmy z powrotem z tego miejsca, w którym startowaliśmy. Mamy niedzielę. Déjà vu. Godzinka, no déjà vu. Godzinka 14:20, nie jest źle. Co, zabieramy się za pakowanie sprzętów. Ogólnie podsumowując, zarąbista pogoda, kilometrów. Kurde, myślę, że zrobiliśmy spokojnie koło 400. Może być. Co się okazało w ogóle, ten statek, który widzieliście na filmiku wcześniej, ten kontenerowiec, to jest największy kontenerowiec na świecie. On ma 400 metrów długości. Wyczytaliśmy to przez zupełny przypadek. 400 metrów długości, masakra po prostu. Kolos niesamowity, robi takie wrażenie na wodzie, że szok. Chłopaki obolali zakwasy, nadgarstki powykręcane, ale zarąbiście było, naprawdę, petarda. Musimy jeszcze tylko podsumować, ile paliwa zużyliśmy. Bo będzie z 1000 litrów. Co, zabieramy się za pakowanie sprzęciorów. O, ona się sama woduje. Przyczepa już do domu. Zobacz, ma czujniki parkowania. Duch w trzewie. Dobra, będziemy się widzieli za chwilę przy pakowaniu. Hej. Mamy go. Złodziej paliwa. Jest, jest. Dzień dobry. Dobre. Imię, nazwisko, numer dowodu. Nie pamiętam. W pięciu zdaniach o wypadzie. Nie, no wypad petarda oczywiście. Z taką ekipą Adventure Bro nie mogło być inaczej. Napływani skuterami, naprawdę petarda, dużo kilometrów zrobione. I na morzu, i na rzekach. Naprawdę aż chce się jechać ponownie na taki wyjazd. Dziękuję bardzo. Proszę. Ten, co tam kiedyś trochę poćwiczył. Trochę się ćwiczyło, dlatego te skutery wyciągamy z wody po prostu bez użycia przyczepek. Tak, po co sprzęt, nie? Nie, to bez sensu, bo to szkoda paliwa, żeby chłopaki wjeżdżali tymi samochodami do wody. Także lepiej to zrobić siłowo. Troszeczkę człowiek jeszcze nabierze masy mięśniowej, troszeczkę siły, jakiegoś doświadczenia, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężaru. No to w pięciu krótkich zdaniach o całym wypadzie. Super. Rewelacyjnie. Jak każdy wypad z chłopakami, to był kolejny bardzo fajny wypad. Nie mogę się już doczekać na następny. Pogoda nam dopisała, co widać. Woda cieplutka, morze. No może wczoraj nam troszeczkę dało popalić. Było super. Warto. Jestem bardzo zadowolony. Każda impreza zorganizowana przez Novi to jest petarda po prostu. W pięciu zdaniach o całym wypadzie poprosimy. Wypad zajebisty, jak zawsze zresztą. Wypad z chłopakami jest udany. Fajnie się bawiliśmy, popływaliśmy. Dużo przygód, zwiedzania. No i co? Na pewno za rok się też wybierzemy taką ekipą albo większą, bo jest co naprawdę zwiedzić. I jest adrenalina. Co wam dużo tłumaczyć i mówić. Było zajebiście. Dzięki. Wyjdziemy razem. Ojcowie chrzestni. Dobra, no to chłopaki, zróbcie takie oficjalne podsumowanie. Już trochę tego mamy i od was osobno i razem. Ale to już jakbyście tak mieli przed telewizją opowiedzieć, co się działo, to... W kwestii podsumowania, no, wypad mega udany. Zrobiliśmy nawet więcej kilometrów niż podejrzewaliśmy. Tak, koło 400 kilometrów. Koło 400. Przeliczymy dokładnie, ale koło 400 pykło. Bardzo dużo udało się przepłynąć Bałtykiem, ponieważ na początku warunek był bardzo dobry, a później był bardzo zły, no ale jakoś trzeba było wrócić. Także, że no, to też się udało i też fajnie, że te fale były, bo też dla chłopaków coś takiego coś innego. Nowego, tak? Innego. Na jeziorze nie jesteś w stanie takich fal nigdzie uświadczyć. Tak, tam było troszeczkę walki i troszeczkę takiej, no nie, powiedzmy jakiegoś tam adrenalinicy. No dzisiaj wróciliśmy do Trzewa, to było troszeczkę inaczej zaplanowane, ale pozmienialiśmy plany. Wyszło nawet szybciej niż przyjechać samochodami, bo tak naprawdę płynęliśmy w 50 minut. Tak? Dokładnie. No, tak, no, wiesz, z Gdańska tutaj do Trzewa 50 minut. A my już wymyśliliśmy kolejny wypad na skutery, ale to już pewnie w najbliższym nadchodzącym sezonie. A co teraz? Wyjazdy kładowe przed nami. Do Króla Sielaw za 3 tygodnie. A później standardowo jakieś góry, Beskidy, Bieszczady. Obserwujcie nas i oglądajcie. Abyście chcieli kiedyś wybrać z nami, to przez Adventure Bro możecie, czy przez Novi, się z nami skontaktować i zapraszamy do wspólnej zabawy. Mareczki, jeszcze do widzenia.